żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. O Maryjo, Wytrzemku Pierworodnego Boże, módl się za nami, się do siebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do siebie nie uciekają, a zwłaszcza dla nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego, a samymi nami. O mi jest, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i opłacić szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Jest nam pożywem prawdy dla chwały, świat oświekuj stanie. Mówiłem do Państwa w trakcie marszów. Marszów, które stały się częścią polskiej historii. Częścią tego wszystkiego, co w polskiej historii dobre, chwalebne, dumne. Te marsze były wyrazem pamięci, ale były także wyrazem pewnego jasno sformułowanego stanowiska. Stanowiska, które odnosiło się do spraw najbardziej zasadniczych, do sprawy godności naszego narodu, naszej niepodległości, a także sprawy naszej solidarności. Solidarności wśród nas, ale solidarności także z tymi, którzy tragicznie odeszli. Te marsze, powtarzam, przyniosły efekt. Dziś już co miesiąc nie maszerujemy, ale powinniśmy o nich pamiętać. I chciałem dziś jeszcze raz podziękować tym wszystkim, którzy w nich uczestniczyli. I tym wszystkim, szczególnie tym wszystkim, którzy je organizowali, którzy tworzyli ten swoisty ruch społeczny, ruch obrony podstawowych wartości, na których jest oparta nasza narodowa tradycja, ale także na których powinno być oparte nasze państwo. Zrobiliśmy coś, co powtarzam, przejdzie do polskiej historii i co zasługuje na pamięć. Pamiętajmy o tym i przypominajmy to sobie przynajmniej dwa razy do roku, przynajmniej 10 kwietnia i 10 listopada. Niech ta tradycja trwa. Dziękuję.
chwili, kiedy Polska rozpoczęła drogę, bo to był tylko początek drogi do niepodległości. Rozpoczęła drogę, która w istocie trwała już od lat przeszło 200, bo nie mieliśmy swojego państwa przez 123 lata, ale utraciliśmy suwerenność już w 1717 roku. A walkę o jej odzyskanie podjęto już w roku 1734 Konfederacja Dzikowska, 768 Konfederacja Barska, 791 Konstytucja 3 maja, 792 wojna w obronie Konstytucji 3 maja, 794 powstanie kościuszkowskie, później wojny napoleońskie, legiony, księstwo warszawskie, powstanie listopadowe, powstania związane z Wiosną Ludów w zaborze austriackim i w zaborze pruskim, wreszcie powstanie 863 roku. A później przyszedł czas zwątpienia, czas oszoku, czas załamania. Przyszedł, ale nie trwał długo. Nie trwał długo i polska polityka niepodległościowa zaczęła się zmieniać. Doszło do poważnego przemyślenia tego wszystkiego, co czyniono przedtem. Mimo wydawałoby się beznadziejnej sytuacji, znajdowano drogę do tego, by o polską niepodległość znów walczyć. Nowy ruch insurekcyjny, zracjonalizowany ruch insurekcyjny związany z partią socjalistyczną Józefa Piłsudskiego, Liga Narodowa, koncepcja polityki czynnej, ruch ludowy, który rozszerzał świadomość narodową wśród mas chłopskich. To wszystko była podstawa do tych działań, które najpierw w roku 1905, a później w czasie I wojny światowej przyniosły w końcu to, co było marzeniem wielu pokoleń Polaków. Przyniosło, bo jak już nie jeden raz mówiłem w tym miejscu, połączone zostały dwie sprawy, myśl i czyn. Bo czyn bez myśli i myśl bez czynu nie mają większego znaczenia. Właśnie wtedy udało się to połączyć i to przyniosło sukces. Za nami pierwszy rok drugiego stulecia po odzyskaniu niepodległości. Przyniósł nam dobre wieści, przyniósł dobrą decyzję społeczeństwa. Zmiana, którą wprowadzamy od 2015 roku, którą wprowadza Prawo i Sprawiedliwość i jej sojusznicy, może być kontynuowana. Mogą być kontynuowane te wszystkie przedsięwzięcia, które służą społeczeństwu, ale które jednocześnie odwołują się do tych wartości, które były drogie wielu pokoleniom Polaków, do polskiej suwerenności, do niepodległości. Stąd szczególne znaczenie jutrzejszego święta. Stąd także konieczność spojrzenia na nasze zadania właśnie w świetle tej podstawowej prawdy. Podstawowej prawdy o tym, że by zwyciężać, trzeba być gotowym do czynu, ale trzeba także różne sprawy przemyśleć. Trzeba postępować krok po kroku. Trzeba wiedzieć, co najpierw, a co potem. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, jaka jest realna sytuacja. Trzeba umieć na zmianę sytuacji reagować. To wszystko potrafił zrobić Józef Piłsudski, bo w innym sensie potrafił robić Roman Dmowski i inni ojcowie polskiej niepodległości. I dzisiaj my też musimy iść tą drogą. Ta droga prowadzi ku Polsce silniejszej, szczęśliwszej, szczęśliwszej dla obywateli, silniejszej, bardziej liczącej się w Europie i świecie. Ale to jest droga trudna, droga, której się przeciwstawiamy, tu w Polsce i na zewnątrz.
i to musi być droga przeprowadzona w sposób roztropny, rozumny, ale jednocześnie z pełną gotowością do czynu, z pełną gotowością do działania, z odwagą, tą samą odwagą, którą kiedyś reprezentowali twórcy polskiej niepodległości. I to jest to podstawowe przesłanie. Podstawowe przesłanie tego wszystkiego, co wiąże się z pamięcią tego, co wydarzyło się w naszej ojczyźnie przed 101 lat. To przesłanie będziemy podtrzymywać. Będziemy je przekazywać społeczeństwu, ale przede wszystkim będziemy realizować. Będziemy realizować polską politykę niepodległościową. Będziemy bronić polskiej suwerenności zarówno w sferze politycznej, gospodarczej, jak i w sferze dziś tak ważnej, w sferze kultury i obyczaju. Będziemy dążyć do tego, by Polska wypełniała swoją historyczną misję, bo nasz naród taką misję ma i musi ją wypełnić. Tą misją jest podtrzymanie tego wszystkiego, co jest fundamentem naszej chrześcijańskiej cywilizacji. Powtarzam, będziemy szli tą drogą i ta droga, jeśli będzie dobrze przemyślana i przeprowadzona w sposób rozumny, a jednocześnie, jeszcze raz powtarzam, z odwagą, doprowadzi nas do zwycięstwa. Dziękuję.